Kolejny druk. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały z druku nr 1402 zgodnie z paragrafem 34 Uchwały Miasta Krakowa do projektu uchwały z druku nr 1402 minął termin zgłaszania uchwały, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakresie terminie do przewodniczącego prowadzącego obrady. Ustalenie planu sieci szkół specjalnych, na których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1402 w trybie jednego czytania. Referuje Pani Anna Kotel-Jaśnińska. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rada. Projekt tej uchwały jest konsekwencją zmian, które zostały podjęte przez Radę Miasta Krakowa w zakresie reorganizacji sieci szkół specjalnych. I jest właśnie tą konsekwencją polegającą na tym, że z dotychczasowej sieci szkół i uchwały i załącznika znikają szkoły, które ulegają likwidacji z dnia 31 sierpnia. Natomiast pojawiają się nowe placówki, które właśnie są powoływane uchwałami Rady od 1 sierpnia 2013 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pani, Panów Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.